Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Psalm 94, werset 19. Bóg potrafi pocieszać jak nikt inny. Znasz to uczucie, gdy jesteś tak kompletnie zdruzgotany, że nie widzisz żadnego wyjścia z sytuacji i po prostu już nie chcesz iść dalej? W życiu zdarzają się takie chwile i mogą mieć bardzo różne powody. Czasem opłakujesz bliską osobę. Czasem cierpisz, bo poniosłeś porażkę lub musisz poradzić sobie z wieloma uderzeniami losu, ciosami losu w krótkim czasie. Co i kto zapewnia ci wtedy pomoc i wsparcie? Kiedy problemy stoją przed nami jak góry, nasze myśli szybko krążą wokół nich. W rezultacie problemy wydają się coraz większe, a nasza nadzieja na wyjście z nich staje się coraz mniejsza. Autor psalmu pokazuje nam alternatywę. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Psalm 121, wersety od 1 do 2. Gdy nie patrzysz na siebie ani na okoliczności, ale patrzysz na Boga, wtedy dopiero wszystko się zmienia. On jest Stwórcą i dlatego trzyma wszystko w swoim ręku. Nawet twoje trudności, które wydają ci się nie do pokonania, nie są dla Niego żadnym problemem. Kiedy zwrócisz się do Niego z tym przekonaniem, nagle zauważysz, jak jesteś przez Niego pocieszony. On dodaje otuchy, On daje nadzieję, On pokazuje drogę wyjścia. Spróbuj sam tego doświadczyć.